Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj kochani zapraszam Was na program stylówkowy. Będą to stylówki w stylu wielkich projektantów, wielkich domów mody. Dlaczego wybrałam taki temat? Jest nowy sezon, szukamy nowych ciuchów, chcielibyśmy się jakoś odmienić. Ja osobiście nie kupuję w sieciówkach. W tym roku mam wyzwanie, że w ogóle nie kupuję nowych ubrań przez cały rok i bardzo dobrze mi idzie. Ubieram się w second handach, ubieram się na różnych serwisach z rzeczami używanymi, rzeczami z odzysku, kupuję rzeczy vintage. Dobrze na tym wyszłam do tej pory, bo mam dużo nowych ciuchów, praktycznie całe multum nowych ciuchów. Dla mnie nowych, oczywiście, nie fabrycznie nowych, które są świetnej jakości, dlatego wpadłam na pomysł, że zaczerpniemy u samego źródła. A co to znaczy? Kochani, no, modę projektują najwięksi projektanci, tacy jak Chanel, Versace, Chloe, Miu Miu i inne domy mody. To oni jakby kreują te nowe trendy i sieciówki, czy też sklepy popularne po prostu kopiują te style i tworzą ubrania w tych stylach, w tych najbardziej powszechnych, najbardziej chwytliwych trendach. Dlatego ja uważam, że czerpmy ze źródła, inspirujmy się tymi wspaniałymi, pięknymi stylizacjami, które tworzą wielcy projektanci. I uważam, że to będzie dużo bardziej inspirujące niż pokazywanie Wam, co jest w sieciówkach, bo to możecie sobie zobaczyć sami. W związku z tym dzisiaj pokażę Wam dwóch projektantów, nowe ich kolekcje, jesień, zima 2020-2021. Wybrałam kilka stylówek i zrobię podobne stylizacje, zainspirowane tymi właśnie stylówkami z wybiegów. I zobaczycie, że z ciuchów używanych, z odzyskanej odzieży, można właśnie zrobić takie piękne stylizacje, bo tak naprawdę, kochani, stylizacje robią dodatki. Nawet jeżeli kupicie te ciuszki później w sieciówce, czy kupicie sobie jakiś jeden element w sieciówce, drugi w lumpeksie, to i tak uda Wam się stworzyć wspaniałe stylizacje zainspirowane najlepszymi projektantami. Także zapraszam serdecznie i dzisiaj wybrałam dla Was dwóch projektantów. Poszłam takim kluczem, że wybrałam najpierw te ciuchy, które ostatnio kupowałam, bo chciałam Wam je jak najszybciej pokazać w stylówkach. Więc dzisiaj będą stylizacje w stylu Chloe, to będą trzy stylóweczki oraz też trzy stylóweczki w stylu Celine. I kochani, bardzo dużo teraz jest takich trendów lata 80., 90., 70. nadal modne. Także zobaczycie dzisiaj właśnie głównie w tych trendach stylówki. Zaczniemy od kolekcji Chloe. U Chloe może nie ma tu jakiejś rewolucji niesamowitej w stylu i nie do końca, zobaczcie tu na podglądzie, podobają mi się te ich ciężkie buty ze skarpetkami, to nie jest mój styl. Same buty ok, ja nie jestem fanką łączenia skarpetek takich widocznych z butami, no po prostu, no nie dla mnie. Ale oczywiście, jeśli Wam się to podoba, to jak najbardziej. Co mi się najbardziej podobało w tym roku właśnie u kolorystyka. Przepiękna taka kolorystyka safari i w ogóle zauważyłam, że w tej kolekcji jest bardzo dużo zaczerpnięte ze stylu safari. Materiały, kolorystyka właśnie, pasy, takie właśnie ciężkie buty. I też troszeczkę takie retro, bo tu zauważyłam dosyć dużo broszek. I ogólnie kolekcja jest w takich pięknych odcieniach beżu, złocieni. I to nie są jakieś takie właśnie białe, bure kolory, tylko takie piękne odcienie, ciepłe, przyjemne, jesienne właśnie tych beżów. No i zobaczcie, pierwsza moja stylówka to jest z ostatnio zakupionym żakietem. Popatrzcie najpierw na stylówkę, na której się właśnie wzorowałam u Chloe. Pierwsza ta stylówka to jest taki beżowy płaszczyk spięty mocno pasem. To jest taki płaszczyk, ale użyty trochę jako sukienka, bo on jest taki dłuższy do pół uda. Do tego właśnie takie buty dosyć ciężkie. Ale jeszcze nie za ciężkie, mała torebka. I czy to chustka tutaj tak ciasno zawiązana, czy to jest golfik, koszula z taką stójką, ciężko powiedzieć. No a ja zrobiłam stylóweczkę z moim nowym, pięknym żakietem. Żakietem z wełny zakupionym niedawno vintage w second handzie. I użyłam tego żakietu właśnie też jako takiego płaszczyka, zobaczcie. Pierwsza stylówka właśnie z tym żakietem, też spiętym podobnym właśnie takim grubym, brązowym pasem. Tutaj mam przypiętą broszkę również, taką, żeby to nawiązywało trochę. Potem ta broszka jest vintage i jest przepiękna, zobaczcie, tutaj z bliska. No i ten żakiet moim zdaniem się świetnie dopasowuje w taki styl. Zresztą do wielu stylów by pasował, ale tutaj mnie to idealnie spasowało. Niestety jest krótszy niż ten u
Chloe, w związku z tym ja dobrałam do tego sobie jeszcze dół, żeby jednak trochę dłuższe to było i użyłam spodni z jedwabiu, które pokazywałam kiedyś już w lecie, ale dlaczego nie, można je włożyć też w jesieni i zobaczcie, to są takie spodenki firmy Whistles z jedwabiu, wyglądają jak spódniczka, są bardzo zwiewne i właśnie są w takim stylu safari, mają takie centki, wydaje mi się, że ten kolor bardzo fajnie też do tej ich kolorystyki pasuje. I mnie się bardzo podobają te spodenki. Ja tutaj jeszcze występuję bez rajstop, ponieważ dzisiaj jest bardzo gorąco, więc te stylówki, no po prostu bym się ugotowała cały czas pozując w rajstopach. No i zobaczcie, tak to wyszło. Do tego włożyłam sobie taką, tutaj ją mam, też jedwabną, z czystego jedwabiu koszulkę, właśnie z taką stójką, podobną jak u Chloe. I ona ma też takie fajne esy floresy, które dodatkowo do mojego żakietu tutaj, do mojego płaszczyka, też pasują fajnie, bo to jest bardzo podobny motyw, tylko z innego materiału. No i właśnie to też tak tu wystaje jak stójeczka. I do tego moje nowe, również z niedawnych zakupów, butki vintage wiązane. Ja tutaj odeszłam troszkę od stylówki Chloe, bo ta stylówka dla mnie była troszkę za ciężka jak do tej mojej delikatnej spódniczki. Aczkolwiek gdybym miała takie buty jak u nich, no to pewnie bym też je użyła, bo są bardzo fajne. Ale ja zdecydowałam się na te bardziej odkryte, troszkę bardziej kobiecą taką wersję tej stylówki. Do tego użyłam też torebki takiej vintage. Ona jest z takiej tłoczonej skóry. Już kiedyś też ją pokazywałam w tym roku. Bardzo fajną ma klamrę, więc ona jest też, to jest taki fajny detal, taki smaczny detal, ta klamerka i w ogóle ta vintage'owa torebka. Troszkę jaśniejsza, podobnie jak buty od żakietu, ale dlaczego nie? I uważam, że świetnie to właśnie wygląda razem. Ciekawa jestem, co wy myślicie o tej stylówce. Ja jestem zachwycona tym płaszczykiem i to się całkiem fajnie sprawdza właśnie w tej stylizacji. Podoba mi się to. Jestem bardzo zadowolona, że tak właśnie sobie dobrałam te elementy i będę na pewno to tak nosić właśnie w jesieni. No i moi drodzy, idziemy dalej. Kolejna stylóweczka na Chloe, zobaczcie na zdjęciu. Oryginalnie jest to taka stylówka właśnie z szerokimi, takimi luźnymi spodniami. Co mi się spodobało w tej stylówce, ten właśnie taki fajny luz, który w tym jest, a jednocześnie może to być stylówka do pracy dzięki użyciu tego żakietu czarnego. Czyli jest to taka oficjalna, jest też biała koszula, więc tym bardziej. No i znowu tutaj mamy takie mocne buty, zauważcie. No i teraz zobaczcie, co ja z tym zrobiłam. Wydaje mi się, że to wcale nie odbiega aż tak od oryginału. Użyłam też białej koszuli, ona jest akurat tutaj z takim czarnym detalem, ale nie miałam innej białej. No i to jest koszula męska, bo chciałam, żeby właśnie podobnie jak u Chloe wystawały mankiety spod żakietu. Więc trochę większa koszula. Na wierzch tej koszuli włożyłam z czystej wełny taki podkoszulek. Zresztą włożyłam go na lewą stronę, bo z przodu jest za duży dekolt. Ale można oczywiście użyć bez rękawnika albo fajnego sweterka, tylko ja nie miałam w tym kolorze. W związku z tym użyłam czegoś takiego jako po prostu tego wypełniacza, który podobnie wygląda jak u Chloe. No i użyłam moich tych świetnych spodni z mango, tych takich spodni właśnie spódnico-spodni jakby, kulotów, które są w bardzo fajnym kolorze i nawiązują kolorystycznie właśnie do fajnie do tych kolekcji Chloe. No i takiego ciężkiego pasa użyłam, tego samego co do żakietu, żeby spiąć te spodnie. Fajnie to wygląda według mnie i do tego, kochani, następny taki detal, który właśnie podobnie wygląda jak w kolekcjach Chloe, to są takie ciężkie buty, bardzo modne w tym sezonie. Ja użyłam takich świetnych loafersów, zobaczcie sobie. Kupiłam je dzisiaj, wyobraźcie sobie, w ostatniej chwili i zakochałam się w nich, bo są całe ze skóry, są to buty firmy Cox. Zapłaciłam za nie 20 zł, także ba-bam. Nowiutkie buty, zobaczcie, przepiękna skórka, w ogóle nie chodzone. Może ktoś miał niewygodne, bo one są bardzo twarde, powiem Wam. Jak na kogoś są troszkę przymaławe, to pewnie nie wytrzymał tego skóra i pasują fajnie do tej stylówki. Zobaczcie sobie, jak ja to noszę. Do tego taka trochę cięższa torebka już, bo to mi pasuje do tego stylu. I żakiet czarny, ale mój żakiet jest już... O, nie wzięłam go sobie tutaj. Mój żakiet jest już taki bawełniany, z takiej rozciągliwej tkaniny, więc on jest bardzo wygodny, nie trzeba się czuć skrępowanym, to nie jest taki biurowy żakiecik. Oczywiście wybór należy do Was, w Waszej wersji może być to całkiem oficjalny żakiet. Ja użyłam takiego z dzianiny, z takiej rozciągliwej tkaniny żakieciku. No i tak to się prezentuje.
całkiem fajnie to wygląda, aczkolwiek powiem Wam, że ta koszula nie jest wygodna. Ja bym chyba użyła takiej koszuli z jakiegoś miększego materiału albo samej koszuli już bez tego blazera. Pewnie tak to by było, bo jak dla mnie to tych warstw jest trochę za dużo, ja nie przepadam być tak naubierana jedno na drugim. Ale chciałam Wam pokazać, że można taką stylówkę fajnie odtworzyć i to z rzeczy, które macie w szafie, bo to są takie basiki, które praktycznie każdy ma w szafie, nawet z sezonu letniego. No i to są rzeczy oczywiście wszystkie z lumpeksów. Kochani, następna stylówka jest już tylko inspirowana Chloe. Popatrzcie sobie tutaj na kolorystykę tych właśnie, takie kilka zdjęć z kolekcji. Ja postanowiłam się zainspirować materiałami oraz kolorami, nie tyle już konkretną stylizacją. I wybrałam sobie taką stylóweczkę z tą moją vintage'ową spódnicą na lata z lat 80., bo to jest oryginał. Ta prawdziwa skórzana spódniczka w taką wytłoczona w skórę węża. Dla tych, co widzieli Hole, no to wiecie, o co chodzi. I przepiękny sweter Crew Clothing firma, to jest jedwab z kaszmirem. No to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny i ma taki piękny szaro-beżowy kolor. Przypiłam do tego broszkę z prawdziwym bursztynem, bo właśnie w tej kolekcji również mają dosyć dużo broszek. Oprócz tego te rękawy, można powiedzieć, nawiązują do stylu retro i safari przez takie piękne koronki w tym miejscu z guziczkami. Ta bluzka jest naprawdę prześliczna. W samej takiej bluzce nie jest mi zbyt do twarzy, bo ona jest bardzo beżowa i moja cera nie najlepiej na to reaguje. Ale jakaś chustka potem, i tak będzie zima, więc coś pod szyję, jakaś kremowa może chustka, albo coś ożywiającego, jakiś wzorek fajny i to będzie już całkiem fajne. No i do tego pas, oczywiście, ja tutaj wzięłam trochę taki bardziej wymyślny, żeby on nadawał jakiś taki akcent w pasie, troszkę różnił się kolorem. No i wysokie buty za kostkę na obcasie, w stylu takim z dziureczkami z takiego suede. I wydaje mi się, że też fajna stylóweczka, ona jest bardzo w moim stylu. Podoba mi się i myślę, że to jest z tych wszystkich strojów, no może oprócz tego żakietu, coś, co na pewno najczęściej bym nosiła, ponieważ no to jest coś prostego, wygodnego, takiego niewymyślnego, powiedziałabym, mimo że jest eleganckie. Ciekawa jestem, która z tych stylówek najbardziej się Wam podoba i powiem Wam, że specjalnie wybrałam tutaj ubrania w takich piękne jakościowo, z pięknych materiałów, z naturalnych materiałów, właśnie z jedwabiu, kaszmiru, z wełny, wszystko to, ze skóry naturalnej, żeby to właśnie było wszystko takiej dobrej jakości. I powiem Wam, że w lumpeksach, na stronach, czy na Vinted, czy na innych portalach możecie kupić naprawdę piękne jakości rzeczy za grosze, za grosze. Za tą bluzkę z kaszmiru i jedwabiu świetnej marki zapłaciłam 10 zł, więc to naprawdę jest grosz. W sieciówce kupicie za to jakąś tanią poliestrową bluzkę, co najwyżej. Nawet nie, chyba że na wyprzedaży. Dobrze, kochani, to teraz przechodzimy do następnego projektanta, czyli Celine. Zachwyciła mnie tegoroczna kolekcja Celine. Krótko, lata 70. W zasadzie cała ta kolekcja się opiera na latach 70. i uwielbiam lata 70. Zresztą styl boho cały jakby czerpie z lat 70. Kwiaty, kapelusze, te spodnie dzwony, no i w ogóle przepiękny welur, który kocham, a tutaj ten welur jest w takiej eleganckiej wersji, no i tadam! To, co mam na sobie, to jest jedna ze stylówek, zmieniłam buty tylko teraz, bo już nie wytrzymywałam w tamtych ciepłych. Jedna ze stylówek, którą już Wam pokazuję właśnie na podglądzie. A popatrzcie najpierw na te stylóweczki od Celine. I zobaczcie, to są stylówki, na których się tutaj wzorowałam. Krótkie spodenki welurowe, ewentualnie jakiś inny materiał. Do tego czy bluzka, czy golfik. I żakiety welurowe, wcięte w pasie, takie wąziutkie. Bardzo wysokie buty, aczkolwiek tutaj ja akurat się nie trzymałam tak sztywno tych reguł. Ewentualnie właśnie skórzane kurtki i w zasadzie te wszystkie stylówki tutaj są w różnych wersjach, nawet u facetów, powiem Wam, właśnie bluzki z żabotami i jakiś frakopodobny czy aksamitny żakiet czy kurtka. Więc ta pierwsza stylóweczka, zobaczcie, spodenki, nie mam takich z weluru, więc spodenki ze sztruksu, jak najbardziej na lata 70. z wysokim stanem, one są w takim rudym kolorze. Do tego sobie wzięłam takie rudawe, troszkę w innym odcieniu, ale z dodatkiem czerni, kryjące rajstopy z połyskiem. To są przepiękne rajstopy, trochę z bliska tego nie widać, ale naprawdę one są boskie, uwielbiam je nosić.
mimo tego, tej różnicy odcienia. I do tego moja ulubiona jedwabna morelowa bluzka, również vintage, z takim pięknym jedwabnym wiązaniem. I żakiet aksamitny. To jest żakiet z H&M-u, z jakiejś starej kolekcji, ale bardzo go lubię, ma przepiękny krój, taki krótszy z przodu, jest dziecki trochę, wcięty w pasie, więc idealnie się wpasował tutaj. No i zobaczcie, do tego sobie wzięłam najmodniejsze w tym roku w trendach takie kozaczki, właściwie to są kowbojki z frędzlami. Tutaj akurat u Celine nie było takich butów, ale mi bardzo pasowały kolorem, a poza tym jednak frędzle i takie kowbojki są jak najbardziej w stylu lat 70. i uważam, że super pasują do tego. Troszkę nadają takiej frywolności. I do tego torebka bordowa, zamszowa, również z frędzlami. Troszkę też inny odcień, ale powiem Wam, że ja lubię takie zabawy kolorystyczne. No i tutaj się właśnie pobawiłam z tymi frędzlami, które są na topie teraz. Pamiętajcie, jak znajdziecie w lumpeksie coś z frędzlami, to tadam, bierzemy. No i ciekawa jestem, jak się Wam podoba. Z fantazją, wydaje mi się, jednocześnie to jest eleganckie i takie trochę młodzieżowe też, takie młode duchem. Ja lubię taką modę, to jest coś, co mnie kręci, naprawdę. Fajna stylizacja i ja w ogóle tak naprawdę będę chodzić, nawet do szkoły, także to jest stylizacja z życia wzięta, powiedziałabym. Druga wersja tych samych spodenek, te same rajstopy, ale zmieniłam tutaj buty na te właśnie, co mam teraz z tymi szeleszczącymi klamerkami z ostatniego hola, takie typowe buty na lata 70. I do tego włożyłam sobie golfik czarny, obcisły. I czarną skórzaną kurtkę, właśnie tą, zobaczcie, to jest dokładnie ta kurteczka, którą też kupiłam niedawno w holu, pokazywałam, z tymi pięknymi guzikami, takimi obciągniętymi skórą, no jest przepiękna po prostu i bardzo mi to pasowało tutaj do tej stylizacji z tym czarnym golfem. Wydaje mi się, że fajne połączenie, co myślicie? No, całkiem się to udało według mnie i do tego tutaj torebeczka taka, o, tutaj z boku, bo już mi się tam nie mieściło, taka torebeczka w stylu właśnie też lat 70., też tłoczona w taką jakby skórkę wężową i to jest taka saszetka właściwie, fajnie do tego to mi się wydaje wygląda. Ostatnia stylówka, tutaj też są podobne stylówki, tylko że akurat u Celine są to spodnie welurowe, no i te modelki są niesamowicie szczupłe, bardzo wysokie obcasy, więc wygląda to rewelacyjnie. U mnie, no wiadomo, ja jestem trochę niższa, nie bardzo niska, ale jednak nie mam 1,75 m ani 80. No i spodnie są minimalnie mniej zwężane w kolanach, więc troszkę szersze. Użyłam tutaj zamiast tych welurów, użyłam takie spodnie skórzane, również ostatni nabytek za 30 zł, vintage'owe spodnie ze skóry, takie właśnie dzwony, rozszerzane od kolan. I to są przepiękna skóra, jak nówki te spodnie, naprawdę, no zakup też rewelacyjny, jak za tyle kasy, z naturalnej skóry, w idealnym stanie. Do tego właśnie samego golfika czarnego, a pokażę Wam jeszcze przy okazji, bo on ma tutaj takie przepiękne guziczki, ten golfik, takie rogowe jakby, z boku golfa są te guziczki, cieniutki golfik i na to oczywiście nie kurtka skórzana, bo wyglądałabym jak motocyklista albo jak w jakimś dziwnym pancerzu, tylko do tego już właśnie ten zielony żakiet, który nadaje szyku i elegancji tym skórzanym spodniom trochę i odbiera im trochę też tej drapieżności takiej może trochę wyzywającej natury. Do tego wzięłam sobie taką przepiękną torebeczkę z miękkiej skórki, to jest designerska szwedzka torebeczka, jakiejś takiej małej projektantki, ale bardzo mi się spodobała i do lat 70. do tych frędzlowych trendów w sam raz, na sznureczkach i ona ma tutaj takie fajne koraliki właśnie w stylu boho. Bardzo mi się podoba, to jest coś takiego, z czym można sobie właśnie pójść na imprezę. No i właściwie, kochani, to... Aha, no i do tego oczywiście te same buty właśnie z klamerkami, bo one mi tutaj do tej kolekcji idealnie pasują. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podobają te kolekcje w stylu wielkich projektantów. Spróbujcie stworzyć też coś takiego. Jestem przekonana, że macie w szafie, albo że uda Wam się w tym sezonie stworzyć właśnie takie kolekcje zainspirowane wielkimi domami mody, bo, kochani, wszyscy się na nich wzorują, więc my też możemy bezpośrednio od nich czerpać. I właśnie rzeczy kupowane
rzeczy vintage, rzeczy kupowane w lumpeksach będą najbardziej się nadawały, bo możemy kupić piękne rzeczy, które swoimi detalami będą właśnie zachwycały, będą robiły podobny efekt wow, sprawiały, że będziemy wyglądać jak milion dolarów. Kochani, zapraszam już niedługo na haul, czyli za kilka dni, w poniedziałek na haul i znowu na stylówki wielkich projektantów. Czekajcie następne dwa domy mody już za tydzień. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za wszystkie subskrypcje, dziękuję za polubienia, za Wasze komentarze. Naprawdę strasznie lubię z Wami gadać i pisać komentarze, także zapraszam. I spotkamy się niedługo, cześć! Pozdrawiam wszystkich Wolkan.